Pan Cogito rozmyśla o cierpieniu. Wszystkie próby oddalenia tak zwanego kielicha goryczy przez refleksję, opętańczą akcję na rzecz bezdomnych kotów, głęboki oddech, religię, zawiodły. Należy zgodzić się, pochylić łagodnie głowę, nie załamywać rąk, posługiwać się cierpieniem w miarę łagodnie. Jak protezą. Bez fałszywego wstydu, ale też bez pychy. Nie wywijać kikutem nad głowami innych. Nie stukać białą laską w okna sytych. Pić wyciąg gorzkich ziół, ale nie do dna. Zostawić przezornie parę łyków na przyszłość. Przyjąć, ale równocześnie wyodrębnić w sobie i jeśli to możliwe, stworzyć z materii cierpienia rzecz albo osobę. Grać z nim. Oczywiście, grać. Bawić się z nim bardzo ostrożnie, jak z chorym dzieckiem, wymuszając w końcu głupimi sztuczkami nikły uśmiech.